Siemano, po raz kolejny pojawiam się przed odcinkiem, żeby powiedzieć kilka takich słów ode mnie. Przede wszystkim wbijcie na Instagrama, ponieważ za niedługo wyjeżdżam na wakacje, a właściwie jak to oglądacie, to już prawdopodobnie na nich jestem, więc będę dawał jakieś story, przynajmniej będę się starał, w zależności od tego, jak dużo będę miał dostępu tam do internetu. Więc jeżeli ktoś chce mieć ze mną kontakt, nie tylko przez YouTube'a, tak jak tutaj nagrywamy odcinki, tylko też jakiś taki bliższy kontakt, typu, że będziecie widzieli, co robię, jak spędzam dzień i tak dalej, to zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama, tam to wszystko jest. I też bardzo szybko się rozwijamy, za niedługo wbijamy 20 tysięcy obserwujących, za co wam mega serdecznie dziękuję. Bo Instagram zaczął mi się naprawdę porządnie rozwijać i jestem mega szczęśliwy z tego, jak to teraz wygląda. No i dodatkowo zapraszam was na mój kanał Szczypson Plus. To jest mój drugi kanał, na którym sobie nagrywam gierki, też inne. Tam jest inna seria z Minecrafta, ale zapraszam was na ten kanał, mimo że nie mam na zapas filmów zrobionych tam, ale z tego powodu, że tutaj miałem strasznie dużo filmów do zrobienia i nie nadążam po prostu z tym, ale obiecuję, że jak wrócę 14 lipca, to będziemy tam lecieć równo z filmami. Dwa filmy dziennie będę wrzucał, w sensie jeden na ten kanał, co teraz mnie tu oglądacie, a drugi na tamten. Więc myślę, że warto tam być i obserwować, bo tam będą się pojawiać również fajne inne rzeczy. To tyle z mojej strony, życzę wam miłego oglądania. Ostatnio bardzo mi się spodobały takie formy pogadania z wami, trzymając kamerę. Ogólnie bym się strasznie chętnie powlogował, ale nie mam czasu totalnie na to, ale to nieważne. Życzę miłego oglądania, no i w sumie tyle. Cześć. Odkąd mam tą piekielną figurkę, ze mną dzieje się coś dziwnego. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku, kochany widzu, proszę, zostaw łapkę w górę. 5 albo 6 tysięcy łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Palionowa, perfekcyjny, prawda? Słuchajcie, możecie napisać w komentarzu, jak wam mijają wakacje, co takiego robicie na wakacjach, czy gdzieś wyjeżdżacie i tak dalej, i tak dalej. Pochwalcie się w komentarzu. Ja wam powiem, ja już to powtarzam co odcinek, ale powiem też to dzisiaj, że w tym momencie właśnie jestem w Chorwacji, więc sobie tam odpoczywam i nagrywam filmy na zapas, więc napiszcie w komentarzu, ja sobie poczytam na moich wakacjach, gdzie wy również w tym momencie jesteście. Dobra, słuchajcie, coś dziwnego ze mną się dzieje, odkąd mam tą piekielną figurkę. Czuję się dziwnie i bardzo dziwnie, nawet nie jestem w stanie tego wytłumaczyć tak za bardzo. Ale postanowiłem, że pójdę dzisiaj po raz drugi do tej świątyni, ponieważ czuję, że mogę znaleźć tam coś, co wyjaśni mi, dlaczego tak dziwnie się czuję z tą figurką. I czy powinienem ją dalej mieć, czy ją tam może odłożyć, czy nie wiem totalnie co. Więc od razu udam się w tamto miejsce. Chciałbym, żeby wszystko wróciło do normy, żeby wszystko było normalnie, że ta piekielna figurka mi jest totalnie niepotrzebna. Chętnie bym odłożył i znalazł gdzieś sobie normalny totem nieśmiertelności, a nie korzystał z takiego czegoś, jak to jest. Z tego co wiem, totem nieśmiertelności da się zdobyć przez pokonanie tego najazdu na wioskę, więc chyba wolę coś takiego niż zdobywanie ją w ten sposób, że ktoś mi ją dał. To jest, tak jak sama nazwa wskazuje, piekielna figurka, więc ona działa zupełnie inaczej niż normalna na pewno. Dobra, słuchajcie, wejdźmy tam do środka. Tutaj ostatnio jak byłem w tej dziurze i sobie kliknąłem tu tak jakoś w tym ten, to idealnie mnie rzuciło. O, dobra, perfekcyjnie. Dobra, tu wchodziliśmy normalnie, teraz sobie wejdę ten. Tak, a co, co się będę, ten. O nie, tylko, dobra, uff. Myślałem, że nie trafię, ała, ała, ała. Nie, proszę, zostawcie mnie. Dobra, czekajcie, mam pomysł. Dobrze. Dobra. Oj, nie strzelaj! Kurczę, nie mam zbroi totalnie, muszę się przygotować na to. Dobra, czekajcie, tu go. Dobra, nieważne, nie było tematu. Dobra. Ale ich poskromiłem, widzicie to? To jest 300 IQ walki w tym momencie. Ja tu kilka machnie śmieszem tylko wykonałem. Dobra, chodźmy tam do tamtej, prawda, jaskini, tej świątyni, czy jak inaczej to tam nazwać można. Obojętne w sumie. Co to jest? Co to jest? To mnie bije? Ej, to mnie chyba nie bije, nie? Czy bije mnie? Co to jest za mob? O co chodzi? Co to jest? Dlaczego to się tutaj, tego tutaj nie było wcześniej? Dlaczego to się teraz tutaj spawni? Ej, ale dobra, to mnie nie bije, więc w sumie szczerze mówiąc, daje mi to tylko nici. Dobra, niech se to jest w sumie, chociaż jest to strasznie dziwne. No ale dobra, czy ja tu powinienem odłożyć to? Poczekajcie, odłożę. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Nie wiem, o co chodzi, czy ja to mam mieć, czy nie. Nie wiem, czy jak to odłożę, to czy coś to naprawi, czy nie. Trudno powiedzieć. W każdym razie, musimy to jakoś ogarnąć. Tutaj, czekajcie, tutaj jest kolejny szkielet, którego przydałoby się pokonać. Ała!
Oła. Oła. Dobra, dobra, dobra. Chciałbym zwiedzić tą kopalnię. Chciałbym zwiedzić tą kopalnię, żeby zobaczyć, czy jest tutaj coś, co może mi mnie naprowadzi jakoś na to, co powinienem zrobić, co powinienem mieć, żeby może coś znajdę nowego tutaj po prostu, bo za bardzo nie wiem co. Nie mam też kilofa, a powinienem mieć w sumie, bo w końcu jestem w kopalni, a tak to muszę się podsadzać teraz. O nie, nie tym, no mieczem będzie trudno, ale tym się podsadzić. Dobra, idę tutaj gdzieś zwiedzić następne rejony, że tak powiem. Ej, dobra, to działało jak to tymi śmiertelności. Nie, nie, nie. Czekajcie, wykorzystaliśmy to. I co teraz? Ej, wykorzystałem totem. Wykorzystałem ten piekielny przedmiot. I co ja teraz mam zrobić? Wykorzystaliśmy go i teraz co, jestem jakiś nawiedzony czy co? Dobra, słuchajcie, wróciłem z powrotem do domu, bo nie wiem, jestem w totalnym szoku. Wychodziłem z tamtej świątyni chyba przez pół godziny, nie wiem, nie umiałem znaleźć wyjścia. Ale dobra, jestem już tutaj z powrotem i szczerze mówiąc, nie wiem co mam myśleć o tym. Wykorzystaliśmy piekielny przedmiot, więc to może bardzo negatywnie zadziałać na wszystko tak naprawdę. Nie wiem, co mam teraz robić, co się ze mną stanie. Mam nadzieję, że to po prostu był zwykły totem nieśmiertelności i tak naprawdę wszystko jest normalnie tak jak było. Ale, dobra, może pójdę z kimś porozmawiać o tym czy coś, albo nie wiem. Ej, co jest? Co jest? Co ja w tym miejscu robię? Dlaczego mnie tak nagle przeteleportowało? Co? Ała! Nie, szkielet! Szkielet! Idź se! Idź se! Ej, dobra, coś się... Dobra, ewidentnie wykorzystanie tego totemu zadziałało negatywnie na całego mnie. I nie wiem totalnie, o co w tym chodzi, ale widzicie, to przeteleportowało... Ała, ała, ała! Nie, proszę, nie, nie! Nie, gast mnie atakuje teraz akurat. Weźcie te magmy, idźcie se. Czekajcie, pokonajmy tego gasta. Uwaga! Nie, nie trafiłem w niego. Tu jest w ogóle jakaś forteca, czy ja w niej już byłem? No strzel do mnie, strzel do mnie! Ała! Ała, nie, nie, ała! Dobra, to muszę odbić, muszę to odbić. Dobra. Dobra, dobra, czekajcie, szybko, szybko, musimy go pokonać. Ała, ała, ała. No nie, nie dostał? No dlaczego ty tego nie dostajesz? Dobra, udało nam się pokonać gazda. Ej, czekajcie, bierzemy to. Bierzemy to, co z niego wypadło, bo z niego powinna wypaść łza jakaś. O nie, nie gadajcie, że to tam spadło gdzieś. O nie, najgorzej. Ej, nie wiem o co chodzi totalnie, bo przeteleportowało mnie nagle tak, o tak, w mrugnieniu oka. Przeteleportowało mnie tutaj, nawet nie wchodziłem w żaden portal, ale widzę, że tutaj coś jest. Nie wiem, czy powinniśmy wracać, czy co. Ale ewidentnie to miało jakiś związek z tą figurką piekielną, bo nagle mnie przeteleportowało. Nie wiem totalnie o co chodzi. Znowu mnie przeteleportowało, znowu jestem na Palionowie. O co chodzi? Dlaczego przeteleportowuje mnie ten ktoś? Kim on jest w ogóle? Dlaczego mnie przeteleportował najpierw do Netheru? Teraz jestem z powrotem tutaj na Palionowie. Nie wiem totalnie, co ja mam tutaj robić. Ja powinienem się w jakiś bunkier schować chyba, czy coś. Czekajcie, ja przede wszystkim zrobię sobie kill off, jakby mnie znowu teleportnął tamto, żebym tam w ogóle miał z czego przeżyć i tak dalej. Bo w ogóle nie mam kill offa, nic totalnie. Zero, jestem totalnym zerem tak naprawdę tutaj w tym Minecrafcie teraz. Czekajcie, odkładam te wszystkie itemy, bo na razie ich nie potrzebuję. Ja muszę sobie zabrać w ekwipunek to, co jest mi najbardziej potrzebne. Wezmę sobie te perły, wezmę sobie jakieś skrzynki i tak dalej, żebym mógł z tego wszystkiego przeżyć właśnie tam w Netherze, gdyby mnie nie tepnął z powrotem. Bo nie wiem totalnie o co chodzi, ale dobra, bierzemy to. Crafting bierzemy. Weźmy sobie trochę kobla, bo to też nam się może przydać. Może będziemy musieli zbudować coś tam w środku. Wezmę te jakieś bloki i tak dalej. Wezmę ten płaczący obsydian, bo on też może mieć jakieś znaczenie w tym wszystkim. Płytę może niekoniecznie, ale czekajcie. A właśnie, pisaliście mi pod poprzednimi odcinkami z Netheru. Ja to nagrywałem na zapas, więc przepraszam bardzo, ale już pisaliście mi to pod pierwszym odcinkiem. Ja to widziałem już pod pierwszym, ale miałem nagrane do przodu, więc nie mogłem na to wpłynąć, ale mówiliście mi, że jak mam zbroję ze złota, to te świnie mnie nie atakują. Więc myślę, że najlepsze, co możemy zrobić teraz w tym momencie, to zabrać sobie złoto i zrobić sobie całą zbroję ze złota. Chociaż mówiliście, że tam wystarczy w sumie tylko jedną rzecz ze złota, więc w sumie to zrobię sobie część. Wezmę tutaj ten crafting, bo ogólnie nie mam craftingu tutaj. Wezmę sobie, zrobię wszystko z... Albo z diamentów sobie to powinienem zrobić. Dobra, czekajcie, biorę z diamentów, wszystko zrobię, a hełm sobie tylko zrobię ze złota. Chociaż ja miałem chyba hełm gdzieś. Tak mi się teraz przypomina, aczkolwiek może ja go komuś oddałem. Może to komuś oddałem. Dobra, nieważne, robię sobie hełm, a z reszty diamentów, które mam, które są tutaj, zrobię po prostu diamentową zbroję, z której będziemy mogli tutaj normalnie korzystać sobie, prawda? Dobra, bierzemy, robimy tak. Spodnie, buty i klata.
to potrzebujemy. I teraz patrzcie, jesteśmy uzbrojeni, dobra. I teraz teoretycznie, tak jak mówiliście, powinny mnie te świnie nie atakować w tym netherze. Więc jak mnie tam znowu tepnie, no to sprawdzimy to oczywiście, czy to faktycznie działa. Jedzenie, właśnie jeśli chodzi o jedzenie, to też jesteśmy w dupie trochę, bo totalnie nie mamy, znaczy musimy sobie zacząć przepalać jakieś rzeczy. O, tu mam ziemniaki, dobra, to już bierzemy to, już lepiej to mieć niż nie mieć. Weźmy sobie jeszcze, cały stack. Narzędzia, czekajcie, nie mamy narzędzi żadnych. Dobra, zróbmy sobie te diamentowe narzędzia, póki nas jeszcze nie teleportną, bo zaraz lada moment może to zrobić. Akurat to powiedziałem i mnie tepnął znowu. Znowu jesteśmy w tym netherze, znowu mnie tepnął. Czyli tak to działa, to co chwilę. Czyli mając ten, wykorzystując ten totem nieśmiertelności, będzie mnie przerzucało między dwoma światami. Czyli tak naprawdę w tym momencie żyjemy równocześnie w netherze i równocześnie na Palionowie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Nie rozumiem tego totalnie i chciałbym, żeby to przestało to robić. Więc mam nadzieję, że to się wyjaśni do następnego odcinka. Ja, nie wiem, poszukam jakiegoś rozwiązania. Jak tak będzie mnie rzucać między światami, to uzbroję się lepiej, żeby móc tutaj przeżyć na wszelki wypadek, gdyby nas tutaj przerzuciło i zostawiło tutaj na stałe. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, a dokładnie 19:15, bo tak zaplanowuję teraz odcinki. Jak wrócę, to wrócimy do godziny 19:19, ale to tylko 4 minuty różnicy, więc to w sumie nic takiego. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, na razie, pa pa!